Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Czas na informacje dnia. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim czy konflikt na Ukrainie to jedna z tematów debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ, której przewodniczy polski prezydent. Singapurskie firmy zainteresowane finansowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Polska delegacja prowadzi rozmowy w tej sprawie. Surowsze kary dla właścicieli agresywnych psów. Jest projekt zmian w prawie. Adrianna Celińska-Czanicka, zapraszam. Polski prezydent przewodniczy debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymywaniu pokoju na świecie. Andrzej Duda deklarował, że Polska wspiera pomysł wysłania sił pokojowych na Ukrainę. Wspomniał też o zamrożonych konfliktach w Gruzji czy Mołdawii. Prezydent poparł również starania dyplomatyczne, których celem jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Zdaniem Andrzeja Dudy podjęte w ostatnim czasie inicjatywy pokazują wagę dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów. Zawsze podkreślaliśmy, że kanały komunikacji powinny być otwarte. Osobiście mówiłem o tym podczas tegorocznej swojej wizyty w Panmunjom. W pełni popieramy podjęte ostatnio inicjatywy dyplomatyczne na wysokim szczeblu, których celem jest przywrócenie pokoju na Półwyspie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska od 60 lat pozostaje zaangażowana w działania mające na celu złagodzenie napięcia na Półwyspie Koreańskim. Nasz kraj będzie się starał o singapurskie inwestycje. Polska rozmawia w Singapurze o możliwości finansowania przez tamtejsze firmy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informację przekazał wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Pełnomocnik do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadził dziś rozmowy z przedstawicielami tutejszych firm oraz z dyrekcją lotniska Changi. Mikołaj Wild powiedział, że strona singapurska jest zainteresowana tym projektem. Singapur obok Korei i Chin to jedno z miejsc, z potencjalnych partnerów przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceminister infrastruktury dodał, że miejscowe lotnisko może być przykładem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko Changi jest jednym z największych portów przesiadkowych w Azji. Specyfiką portu, który ma aspiracje do bycia hubem, czyli lotniskiem przesiadkowym, jest zapewnienie maksymalnego komfortu, maksymalnej wygody. Komfort zapewniany przez lotnisko jest naprawdę wzorcowy. W myśl przyjętej niedawno przez parlament specustawy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma się rozpocząć w 2021 roku. Pierwszy samolot ma odlecieć z lotniska w Baranowie 6 lat później. Z Singapuru Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie wprowadzające surowsze kary dla właścicieli agresywnych psów. Wprowadzają one m.in. karę ograniczenia wolności oraz większe niż dotychczas grzywny za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia. Przede wszystkim zostaną podwyższone kary pieniężne za puszczanie psa bez smyczy i bez kagańca w miejscach, gdzie może to stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mówił rzecznik ministra sprawiedliwości Jan Katak. Te kary od 250 zł podnieśliśmy do 1000 zł. Tak samo przewidujemy podniesienie kar w stosunku do ludzi, którzy szczują psami. To jest też proceder dość znany dla ludzi, dla obywateli, którzy spotykają się z tym na co dzień, kiedy właściciele groźnych psów wykorzystują je w celu zastraszenia. I tutaj kara przewidywana to 5000 zł. Projekt został przyjęty przez rząd, teraz ustawą zajmie się Sejm. Ministerstwo zdecydowało się na zaostrzenie kar dla właścicieli agresywnych zwierząt w odpowiedzi na liczne przypadki pogryzień przez psy, do których doszło w ostatnim czasie, podkreśla rzecznik ministra sprawiedliwości. Teraz czas na pogodę. Wieczorem i w nocy będzie pochmurno, na południu i wschodzie możliwy deszcz i burze. A od rana do rana będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne. Po wczorajszych ulewach nie zostały jednak przekroczone stany alarmowe w rzekach. Hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski mówi, gdzie minionej doby najwięcej odnotowano opadów. Od ziemi opolskiej przez południową część województwa wielkopolskiego, ziemię łódzką, województwo świętokrzyskie po zachodnią część województwa lubelskiego. I tam właśnie zanotowano sumę opadów, które wynosiły do 45 mm. Nie mamy przekroczeń stanów ostrzegawczych ani alarmowych, także sytuacja jest stabilna i bezpieczna. Jak mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk, wciąż pada niemal w całym kraju.
ale nie są to tak intensywne opady jak wczoraj. Te opady już są zdecydowanie mniej intensywne niż w ciągu minionej doby. Będzie coraz mniej opadów, coraz mniej burz. Jutro przelotne opady deszczu i burze wystąpią na południu i na wschodzie kraju. Do Polski napływa powietrze polarnomorskie, a to oznacza, że w najbliższych dniach ochłodzi się. Marta Szulborska, Polskie Radio. Tej nocy temperatura od 9 do 12 stopni, chłodniej w Sudetach, lokalnie 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. A jutro na termometrach zobaczymy od 14-15 stopni na terenach podgórskich i nad morzem, do 18 w centrum i 22 stopni na krańcach zachodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. There is no peace without law. Nie ma pokoju bez prawa, mówił prezydent Andrzej Duda na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska jest gospodarzem debat, a szczegóły już za chwilę. Premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z szefem Komisji Europejskiej w Bułgarii. Cieszę się, że jakby dostrzegane są te bardzo pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Unijne wartości i gospodarka to niektóre tematy Kongresu Polska Wielki Projekt. Polska nie jest krajem, który wartości europejskie narusza, tylko je promuje. ABW zatrzymała grupę Rosjan prowadzącą działania dezinformacyjne w Polsce. Była związana z próbą konsolidacji środowisk prorosyjskich przebywających na polskim terytorium. Kolejna kamienica wróci do zasobów miasta, zdecydowała komisja weryfikacyjna. Rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać. Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego otrzyma dostęp do archiwów Polskiego Radia. Liczę bardzo na to, że razem uda nam się stworzyć coś, co przetrwa, poniesie tę ideę dalej. Czwartek, 17 maja, Piotr Wąż. Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polskie Radio 24. Północ, południe. Nie ma pokoju bez poszanowania prawa, mówił prezydent Andrzej Duda na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Prezydent był gospodarzem debaty na temat poprawy skuteczności w rozwiązywaniu światowych konfliktów. Marek Wokuski o szczegółach. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że prawo międzynarodowe dla cywilizowanych krajów stanowi najważniejsze narzędzie do utrzymania długofalowego pokoju. Z drugiej strony pokusa bycia ponad prawem i zastraszania zamiast budowy zaufania wciąż jest obecna na świecie. Andrzej Duda zachęcał do inwestowania we wzmacnianie prawa międzynarodowego, które jest filarem globalnego porządku. Polski prezydent zwraca uwagę na znaczenie mediatorów, moralnych autorytetów oraz dyplomacji Watykanu. Prezydent poparł wysiłki dyplomatyczne na Półwyspie Koreańskim, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i nieskrępowany dostęp organizacji humanitarnych do ofiar konfliktu w Syrii. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego, profesjonalnego i bezstronnego mechanizmu, który umożliwi wskazanie odpowiedzialnych za użycie broni chemicznej. Prezydent podkreślił znaczenie zasady dobrej woli w działaniach na arenie międzynarodowej. Dodał, że prawo nie może być stosowane jako narzędzie przeciwko sprawiedliwości. Z Nowego Jorku Marek Wałkowski, Polskie Radio. Podczas wystąpienia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda podniósł kwestię katastrofy w Smoleńsku. Prezydent powiedział, że prawo międzynarodowe powinno wspierać współczesne dochodzenia, na przykład w sprawie katastrof lotniczych. Później podczas konferencji prasowej prezydent tłumaczył, że podejmując temat wywiązał się ze złożonej wcześniej obietnicy. Kiedyś zapowiadałem, że będę chciał na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, korzystając z tej unikalnej szansy, jaką jest to, że Polska przez 2 lata zasiada w Radzie Bezpieczeństwa jako niestały członek, że będę chciał te kwestie, które są dla Polski ważne, także poruszyć. I nie mam żadnych wątpliwości i chyba nikt nie ma wątpliwości, że z tego punktu widzenia problem wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej jest kwestią dla nas bardzo ważną. W tym miesiącu Polska przewodniczy pracom Rady Bezpieczeństwa ONZ. To właśnie polskie przewodnictwo jest powodem zorganizowania debaty z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Unia Europejska podtrzymuje otwarte drzwi dla 6 krajów Bałkanów Zachodnich. To główna konkluzja szczytu unijnych i bałkańskich przywódców w Sofii. Ale w stolicy Bułgarii długo rozmawiano także o sporze wspólnoty ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o porozumienie z Iranem i amerykańskie cła. Nie zabrakło także dyskusji o migracji, nowym budżecie i praworządności. We wszystkich tych tematach głos zabierał reprezentujący Polskę premier Mateusz Morawiecki. Z Sofii o szczegółach nasz wysłannik Karol Bartos. Albania
Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia oraz Kosowo. Tych sześć państw usłyszało dziś w Sofii, że może liczyć na europejską perspektywę. Kulturowo, historycznie, mentalnie i geograficznie ten region to część starego kontynentu, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak podkreślił, Unia przedstawiła Bałkanom konkretną propozycję. Na przykład zdecydowaliśmy o podwojeniu programu Erasmus+, by umożliwić młodzieży z tych państw studiowanie w Unii. Zgodziliśmy się, by pracować na rzecz obniżenia opłat roamingowych i stworzenia bardziej korzystnych warunków dla prywatnych inwestycji poprzez lepsze gwarancje bankowe. Unijną politykę rozszerzenia popiera Polska. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Bałkany to kluczowy obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy tam będą dominowały, załóżmy, interesy Federacji Rosyjskiej, to można spodziewać się pewnej destabilizacji, można spodziewać się ataków hybrydowych na ten rejon, a również z tamtego rejonu Europy. Ale dzisiejszy szczyt i tematyka bałkańska stały się też okazją do dyskusji na temat migracji. W czerwcu Rada Europejska ma zająć się nową polityką azylową. Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej będzie jednoznaczne, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie państwa Unii Europejskiej mają pełne prawo, a nawet obowiązek zagwarantowania pełnej suwerenności swoich granic, w tym również tego, żebyśmy my, Polacy, my, Rzeczpospolita Polska, decydowali o tym, kogo chcemy przyjąć na terytorium naszego kraju. Europejscy przywódcy długie godziny debatowali także nad sporem ze Stanami Zjednoczonymi wokół porozumienia z Iranem i amerykańskimi cłami na stal i aluminium. Na razie Unia została wyłączona z amerykańskich ceł tymczasowo do 1 czerwca, ale zabiega o wyłączenie na stałe. We want an unlimited exemption from the proposed tariff. Chcemy bezterminowego wyłączenia z zaproponowanych ceł. Jeśli Unia to otrzyma, jesteśmy gotowi do rozmowy z naszym transatlantyckim partnerem. Chcemy pogłębić naszą współpracę gospodarczą, szczególnie w zakresie gazu skroplonego. That we want to deepen our energy integration, notably on liquefied natural gas. Mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Polska akcentuje też możliwość rozmów o silniejszej obecności amerykańskiego rynku samochodowego w Europie. W kontekście porozumienia z Iranem Unia chce podtrzymać tę umowę mimo wycofania się przez Stany Zjednoczone. Szczyt w Sofii był także okazją do kontynuowania rozmów o praworządności w Polsce. Premier dwukrotnie spotkał się z szefem Komisji Europejskiej. Na razie jednak Warszawa oczekuje na ruch Brukseli i ocenę dotychczas wprowadzonych rozwiązań. Z kolei Jean-Claude Juncker mówi o podtrzymanym dialogu i czasie na wypracowanie kompromisu do przełomu czerwca i lipca. Bruksela nadal jednak uważa, że zmiany w ustawach sądowych są niewystarczające. Karol Darmoros o szczegółach unijnego szczytu z udziałem premiera. Mateusz Morawiecki chciałby, aby Polska pokazała światu, na czym powinien polegać nowy ład społeczny. Szef rządu mówił o tym w wywiadzie dla radiowej Jedynki. Mówił także o dużych wyzwaniach w dziedzinie gospodarki i technologii. Może być krajem wysoko zaawansowanych technologii, jak to się mówi, krajem high-tech, krajem, który wytycza pewne trendy, bo tam będziemy mogli znajdować zatrudnienie dla naszych najwybitniejszych umysłów, dla zdolnych, zdyscyplinowanych ludzi, naszych inżynierów, techników, ale również informatyków, oczywiście naukowców, genetyków, technologów, i to jest na pewno miejsce, gdzie będzie wykuwać się myśl gospodarcza, myśl techniczna przyszłości. W ocenie premiera zdefiniowanie roli Polski we współczesnym świecie to jedno z zadań rozpoczętego w Warszawie Kongresu Polska Wielki Projekt. To w sumie 4 dni debat o gospodarce, ekonomii i społeczeństwie obywatelskim. O problemach Polski i Europy dyskutują politycy, naukowcy i organizacje pozarządowe, zaś wspólnym mianownikiem wszystkich paneli są wartości. Ewa Wasącznik. Organizator wydarzenia i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski podkreśla, że dyskusje przede wszystkim toczą się wokół wartości. My chcemy pokazać, że Polska nie jest krajem, który wartości europejskie narusza, tylko je promuje. Chcielibyśmy pokazać, że wcale nie jesteśmy osamotnieni w swoim sposobie myślenia i rozumienia współczesnych problemów Europy, naszego kraju, też rozumienia wartości. Wartości, które są polskie, ale jednocześnie łączą wszystkich Europejczyków. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk udowadnia, że ich depozytariuszami są organizacje pozarządowe. Tam, gdzie brakuje państwa, gdzie brakuje troski państwa o słabszych, o bardziej potrzebujących, tam pojawiają się organizacje obywatelskie. Natomiast wciąż te inicjatywy są rozproszone. A mimo to ich praca przynosi efekty. Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski Krzysztof Bielak wylicza, ile udało się zrobić dzięki zaangażowaniu młodzieży we wspólną inicjatywę poświęconą polskim bohaterom.
obywatelom. Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, który udało nam się jako Stowarzyszenie Młodzi do Polski w zeszłym roku w końcu wspólnymi siłami z samorządem postawić, co było teraz wydaje się z perspektywy czasu czymś absurdalnym, że tak wyjątkowa postać w kartach historii w ogóle świata, niezłomny bohater, dopiero po tylu latach doczekał się godnego upamiętnienia. Widzimy, że młodzi ludzie bardzo starają się żyć według pewnych wartości, odzywać się do nich, pewien trend do tego, aby jednak być dumnym z tego, co polskie, wcielać w życie patriotyzm, nie tylko ten taki etosowy, górnolotny, ale chociażby codzienny patriotyzm gospodarczy, czy tego typu inicjatywy. Z doświadczeń uczestników kongresu Polska Wielki Projekt chcą i będą korzystać politycy, zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk musi ciągle się uczyć, musi ciągle szukać idei, szukać różnych rozwiązań, również poznawać problemy. My, politycy, będziemy wsłuchiwać się w to, o czym mówi się tu na kongresie, bo to, o czym się mówi tu na kongresie, jest dla nas źródłem olbrzymiej wiedzy. I tej wiedzy nie powinniśmy zmarnować. Jutro uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt będą rozmawiać m.in. o filarach silnej gospodarki i wartości promocyjnej narodowych sukcesów sportowych. Ewa Pasążnik, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zatrzymana i wydalona z kraju obywatelka Rosji oraz 4 inne osoby z zakazem wjazdu na terytorium Polski. To efekty działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec grupy Rosjan, która miała prowadzić działania hybrydowe i dezinformacyjne w stosunku do naszego kraju. Michał Fedusio. Służby poinformowały o zatrzymaniu Kateryny C. w okolicach południa. Wiadomo, że kobieta przebywała w Polsce od 5 lat. Z materiałów zgromadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że kobieta oraz 4 inne osoby objęte zakazem wjazdu do Polski brały udział w działaniach hybrydowych wymierzonych w Polskę, poinformował Polskie Radio rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ta grupa była związana z próbą konsolidacji środowisk prorosyjskich przebywających na polskim terytorium w obszarze dwóch ważnych dla Federacji Rosyjskich priorytetów. Pierwszy dotyczy podsycania animozji polsko-ukraińskich, drugi związany jest z propagandą rosyjską historyczną, która ma na celu podważanie polskiej polityki historycznej, zastępowanie jej narracją rosyjską. Wojna hybrydowa to nowoczesny sposób prowadzenia wrogich działań na terenie innego kraju. To również metoda inwigilacji i działań podprogowych, na przykład w zakresie relacji polsko-ukraińskich, mówił w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Na szczęście myślę, że w Polsce pamięć o sowieckiej okupacji jest tak głęboka, że te wpływy oficjalne nigdy nie będą uzyskały poparcia. Dlatego służby rosyjskie będą budowały nieformalne wpływy przez agenturę wpływu w mediach, w biznesie, właśnie wśród dziennikarzy i to jest bardzo niebezpieczne, bo nikt o zdrowych zmysłach w Polsce nie będzie popierał rosyjskich wpływów w Polsce. Piotr Apel z ruchu Kukiz 15 liczy, że materiał dowodowy zgromadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie będzie na tyle silny, że wydalonej kobiecie oraz pozostałej czwórce będzie można postawić zarzuty. Brak materiał to jest bułka z nasłem, pamiętajmy z kim mamy do czynienia, to nie jest zwykła grupa przestępcza, to jest wywiad jednego z najmocniejszych pod tym kątem krajów na świecie, więc praca przed Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardzo duża. ABW realizuje równolegle działania także wobec obywateli Polski, którzy mogli współpracować z Rosjanami w prowadzonej wojnie informacyjnej przeciwko naszemu państwu. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fedusio. Kolejna kamienica w Warszawie wróci do zasobów miasta. Komisja weryfikacyjna podjęła taką decyzję wobec nieruchomości przy Nieborowskiej 15 na Stołecznej Ochocie. Decyzja komisji była jednogłośna, a jej przewodniczący uważa, że reprywatyzacja odbywała się w cieniu rodzinnych powiązań pracowników ratusza. Michał Walczyk. W sprawie Nieborowskiej 15 wydane zostały łącznie dwie decyzje. Jedna dotycząca budynku na Warszawskiej Ochocie, który został zwrócony miastu w listopadzie, a druga w sprawie działki, którą na niejawnym posiedzeniu zajmowała się dziś komisja weryfikacyjna. W ocenie komisji decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2008 roku powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego jako wydana bez podstawy prawnej. Oświadczył przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jakin. Przejęcie ponad 400-metrowej działki przy Nieborowskiej 15 nie mogło się dokonać z powodu oczywistego błędu formalnego. Miasto w 2008 roku powołało się na wniosek dekretowy Ryszarda Pala, osoby, która w momencie przyjęcia decyzji pod koniec kwietnia 1948 roku od 2 tygodni nie żyła, tłumaczy przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wniosek dekretowy został złożony przez pana Ryszarda Pala w momencie, w którym już nie żył. I to jest jakby samoista podstawa do tego, żeby wniosek odrzucić, żeby on nie był procedowany. Sprawa przyznania prywatnemu podmiotowi praw do kamienicy ma
jednak podwójne dno, ocenia wiceminister Patryk Jaki. Chodzi o powiązania rodzinne Witolda Pala, wiceprezydenta Warszawy. Chodzi o rodzinę wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy z Platformy Obywatelskiej. Ma to znaczenie oczywiście tyle, że jak Państwo widzicie, no i rodzina prezydent miasta reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała. I to w takich okolicznościach, jak Państwo możecie zobaczyć, no po prostu nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać. Powiązania rodzinne w tym wypadku nie mają istotnego znaczenia, zaznacza polityk Platformy Obywatelskiej Robert Krpiwnicki z Komisji Weryfikacyjnej. Wspólny przodek Ryszarda Pala, który to zmarł wtedy w 1948 roku, i Witolda Pala żył chyba gdzieś w połowie XIX wieku. Więc naprawdę ciężko uznać, że jest to jakiś związek rodzinny. Jest to daleka, można powiedzieć bardzo czy bardzo daleka rodzina. Związek nazwiska przede wszystkim. Za wydanie decyzji zwrotowej w 2008 roku odpowiedzialność ponosi miasto, zaznacza członek komisji Łukasz Kondratko. Czyli sprowadzenie postępowania administracyjnego de facto do kabaretu ponosi osoba, która stoi na czele miasta stołecznego Warszawy. W tym momencie dlaczego pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wykazała żadnej inicjatywy? Dopiero działania podjęte przez prokuraturę spowodowały pewną aktywność po stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W sprawie warszawskich nieruchomości prowadzone jest obecnie ponad 100 postępowań odszkodowawczych. W poniedziałek komisja ma wydać pierwszą decyzję o zadośćuczynieniu. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Będą surowsze kary dla właścicieli agresywnych psów, zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany przewidują m.in. karę ograniczenia wolności oraz większe niż do tej pory grzywne za niedopilnowanie niebezpiecznego zwierzęcia. Przede wszystkim zostaną podwyższone kary za puszczanie psa bez smyczy i bez kakańca w miejscach, gdzie może to stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, informuje rzecznik resortu Jan Kantak. Te kary od 250 zł podnieśliśmy do 1000 zł. Tak samo przewidujemy podniesienie kar w stosunku do ludzi, którzy pszczują psami. To jest też proceder dość znany dla ludzi, dla obywateli, którzy spotykają się z tym na co dzień, kiedy właściciele groźnych psów wykorzystują je w celu zastraszenia. I tutaj kara przewidywana to 5000 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na zaostrzenie kar dla właścicieli agresywnych zwierząt w odpowiedzi na liczne przypadki pogryzień przez psy, do których doszło w ostatnim czasie. Projekt został już przyjęty przez rząd, teraz ustawą zajmie się Sejm. Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko aktywistom, którzy w czasie prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej blokowali działania leśników. Informację w tej sprawie przekazał minister środowiska Henryk Kowalczyk. Lasy wydadzą oświadczenie, że rezygnują z tego statusu pokrzywdzonego, również wycofują się jako oskarżyciel posiłkowy, a więc to daje dla sądu drogę otwartą do umorzenia sprawy. Oczywiście sprawy, które nie są wszczęte, a jest ich ponad połowa jeszcze niewszczętych, to automatycznie, mam nadzieję, zostaną wycofane. Natomiast sprawy, które toczą się w sądzie w tej chwili, po złożeniu takich oświadczeń, mam nadzieję, że sąd będzie te sprawy umarzał. Decyzja ministra dotyczy co najmniej 300 spraw związanych z udziałem ekologów, a ci od 2 lat protestowali przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Z kolei porozumienie w sprawie metod ochrony puszczy ma wypracować powołany dziś zespół zagranicznych ekspertów. Sejm rezygnuje z posiedzenia dzieci i młodzieży 1 czerwca, nie weźmie też udziału w tegorocznej Nocy Muzeumów. Powodem jest protest niepełnosprawnych osób w parlamencie. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzówka tłumaczy, że specjalne okoliczności obligują kancelarię i Straż Marszałkowską do, jak się wyraził, pewnych ruchów, ponieważ sytuacja nie jest normalna. Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa. Widać, że Sejm zasadniczo się zmienił w ciągu ostatniego miesiąca. I teraz decyzja Straży Marszałkowskiej i Kancelarii Sejmu jest taka, że lepiej z niektórych wydarzeń się być może wycofać, być może zdystansować, tak by nie wydarzyło się czegoś, nad czym nie będziemy mieli jakiejś kontroli i odpowiedzialności. Ja uważam, że zawsze lepiej dmuchać na zimne, też dlatego, że respektujemy tę akcję protestacyjną. 4 kluby opozycyjne w Sejmie podpisały się pod wnioskiem do marszałka, aby zmienił swoją decyzję. Dostęp obywateli do parlamentu musi być traktowany ponad politycznymi podziałami, mówił poseł PO Cezary Tomczyk. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przed blokadą Sejmu. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić stanowczy sprzeciw przeciwko decyzji, która została zakomunikowana, że Sejm Dzieci i Młodzieży w tym roku się nie odbędzie. To wyjątkowy skandal. 460 młodych osób zostało wybranych w całej Polsce właśnie po to, żeby przyjechać do polskiego parlamentu, żeby uczyć się, jak wygląda demokracja, żeby uczyć się, jak wygląda polski parlamentaryzm.
Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu tłumaczył, że Kancelaria Sejmu szanuje protestujących i stara się być partnerem tego wydarzenia, ale protest ma wpływ na kalendarz wydarzeń i zasady obowiązujące w parlamencie. Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z planem na terenie Sejmu pod koniec czerwca odbędzie się szczyt parlamentarny NATO. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na wysokie ceny paliw w Polsce, ale nie musi to być trend długotrwały, mówił w Polskim Radiu 24 ekonomista Marek Zuber, zaznaczając, że na wzrost ceny ropy naftowej składa się wiele czynników. Pierwszy impuls to jest OPEC, czyli kwestia tego, żeby właśnie to wydobycie ograniczać. Drugi taki impuls to było co się stało kilka tygodni temu w Syrii, czyli atak chemiczny i rewanż ze strony głównie Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji. I też już ten pierwsze wybicie cen ropy. Potem oczywiście sytuacja związana z Iranem i z wyjściem Trumpa z tego porozumienia, ale także Wenezuela przecież, to także tam z kolei kwestie polityczne. No to wszystko powoduje, że ta cena rośnie. Zdaniem ekonomisty wiele zależy od tego, jak zachowają się producenci ropy naftowej z łupków w Stanach Zjednoczonych. To wszystko nie musi być długotrwałe. Pod warunkiem, że branża łupkowa będzie chciała rzeczywiście zwiększyć wydobycie, ma do tego możliwości. Tak to się stało półtora roku temu. Czy tak się wydarzy dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, bo nie chcę płacić powyżej 5 zł za litr. Za litr benzyny kierowcy płacą teraz od 4,70 zł do 5,30 zł. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. List intencyjny podpisany. Polskie Radio i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. Na jej mocy muzeum otrzyma archiwalne nagrania Polskiego Radia. Dzięki współpracy z Polskim Radiem powstające w Warszawie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odzyska dostęp do radiowego archiwum dźwięków. Nagrania homilii i przemówień papieskich pielgrzymek wzbogacą multimedialną ekspozycję placówki. To cenna inicjatywa ze względu na młode pokolenie, podkreśla kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, inicjator budowy muzeum. Gdyby liczyć dzisiaj w milionach Polaków, 12-13 milionów Polaków, już nie może powiedzieć o sobie, że spotkało papież. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówi, że współpraca z muzeum to dla kierowanej przez niego instytucji ogromne wyróżnienie. W imieniu Polskiego Radia dziękuję za podziękowanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To bardzo ważny i wielki dzień dla Polskiego Radia. Polskie Radio zdigitalizuje także zbiory nagrań Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. To homilie kardynała Stefana Wyszyńskiego nagrywane w różnych okolicznościach. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I na tym kończymy część informacyjną magazynu Północ-Południe. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Barbara, co to tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie super. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, 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 nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem. Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwa Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów. Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera
się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi, to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Współczesna rzeczywistość to także, a może przede wszystkim kultura, kultura przez duże i małe K. Innowacyjność oraz kreatywność zjawisk i forum współczesnej kultury najlepiej tłumaczą jej twórcy i artyści, goście Weekendu Kulturalnego. Zapraszam w każdy piątek, 15.40, Weekend Kulturalny. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 21.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Celnińska-Czanicka, zapraszam. Podczas wystąpienia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polski prezydent wspomniał o katastrofie smoleńskiej. Andrzej Duda stwierdził, że prawo międzynarodowe powinno wspierać współczesne dochodzenia, na przykład w sprawie katastrof lotniczych. Później podczas konferencji prasowej tłumaczył, że podejmując temat wywiązał się ze złożonej wcześniej obietnicy. Kiedyś zapowiadałem, że będę chciał na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, korzystając z tej unikalnej szansy, jaką jest to, że Polska przez 2 lata zasiada w Radzie Bezpieczeństwa jako niestały członek, że będę chciał te kwestie, które są dla Polski ważne, także poruszyć. I nie mam żadnych wątpliwości i chyba nikt nie ma wątpliwości, że z tego punktu widzenia problem wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej jest kwestią dla nas bardzo ważną. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda poprowadził otwartą debatę wysokiego szczebla. Dotyczyła ona roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. O 20% zmaleją wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rządowe rozporządzenie w sprawie obniżek opublikowano w Dzienniku Ustaw, a zacznie ono obowiązywać za 2 dni. Rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 1/5 uposażenia parlamentarzystów. Rozmowa o społeczeństwie obywatelskim oraz wartościach zdominowały pierwszy dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W Teatrze Polskim Operze Narodowej spotkali się politycy, samorządowcy oraz eksperci z różnych dziedzin. Na kongresie, który odbywa się po raz 8, zgromadzili się eksperci z różnych dziedzin. Pierwsza z debat dotyczyła społeczeństwa obywatelskiego. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk mówił, że Polska jest w połowie drogi do tego społeczeństwa. Społeczeństwo obywatelskie zrobiło ogromny krok naprzód. Jest naprawdę wysiłek dziesiątek tysięcy organizacji pozarządowych. Wiele jednak wciąż jest do zrobienia. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o polskich wartościach. Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka powiedziała Polskiemu Radiu, że trwają one m.in. właśnie dzięki kulturze. Kultura jest tym obszarem, gdzie w, powiedziałabym, najaktywniejszy sposób wartości są przechowywane, ale także rewidowane, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Jutro kongres zdominują tematy gospodarcze. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Organizatorzy zaplanowali również wręczenie medalu Odwaga i Wiarygodność. Kongres potrwa do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Świadek koronny Jarosław Ełu, pseudonim Masa, usłyszał 8 zarzutów. Dotyczą one m.in. wyłudzeń, łapownictwa i fałszywego składania zeznań. Informację przekazała prokuratura krajowa. Do sądu skierowano wnioski o areszt tymczasowy dla Masy i Zbigniewa G., naczelnika wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Były gangster miał przekupywać policjanta anabolikami i opałem, mówi szef lubelskiego oddziału prokuratury krajowej Maciej Borkiewicz. Zarzuty korupcyjne dotyczą udzielania wielokrotnie korzyści majątkowych w okresie 2014-2015 w Łodzi oraz w innych miejscowościach na terenie województwa łódzkiego. Korzyści tych udzielał Zbigniewowi G., a były to środki anaboliczne, które wielokrotnie przekazywał w tym okresie temu policjantowi, a także produkt grzewczy pelet wartości niespełna 1500 zł. Łapówki były wyręczane w celu zapewnienia sobie pomocy i przychylności tego funkcjonariusza. Jarosław Ełu miał także wyłudzić kredyty i pożyczki na łączną kwotę ponad 650 tysięcy złotych w 8 bankach na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Masie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku otyłych było mniej niż 10% uczniów. Teraz już co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę, alarmują eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia przed Europejskim Dniem Otyłości. Dzieci w Polsce mają za mało ruchu, a jedzą za dużo, za tłusto i za słono. To główna przyczyna nadwagi i otyłości. Poza tym może to mieć też wpływ na kłopoty z nawyką, przyznaje profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Wiemy, że dzieci, które się odżywiają dużo gorzej, na przykład nie jedzą drugiego śniadania, mają problem z otyłością, mają większą tendencję do takich zachowań agresywnych, czyli mogą stwarzać problemy w szkole. Dietetyk Joanna Jaczewska-Szyc z Instytutu Żywności i Żywienia dodaje, że dzieci ciągle jedzą, nie mają nawet przerw między posiłkami. Widzę takie maluchy paromiesięczne, które już mają w rączce bułę, biszkopta bądź chrupka kukurydzianego. Uspokajanie dzieci właśnie takimi przekąskami, nieprawidłowe przekąski. Eksperci podkreślają, że nadwaga i otyłość w dzieciństwie sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, nowotworów oraz cukrzycy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie Cezary Gurjew. Polskie siatkarki wygrały w Lincoln z Włoszkami 3-2 w meczu Ligi Narodów. Z kolei polscy siatkarze przygotowują się w Spale do meczów Ligi Narodów. Jednym z debiutantów jest atakujący Trefla Gdańsk Damian Schulz. Debiut w kadrze dosyć późno, bo w wieku 28 lat. No dokładnie, no lepiej późno niż wcale. Jestem bardzo szczęśliwy, że się tutaj znalazłem i mam zamiar pokazać, na co mnie stać. Szkoleniowiec jest naprawdę świetny, więc wiem, że będziemy na pewno wszyscy zadowoleni. Myślę, że każdy z nas ma ten sam cel, same złote medale. Agnieszka Radwańska z powodu kontuzji nie zagra w tegorocznym tenisowym turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Najlepsza polska tenisistka w zawodach Wielkiego Szlema występowała nieprzerwanie od 2006 roku. A dzisiaj w Kronice Sportowej naszym gościem będzie znany trener piłkarski Jacek Moch. Nie czuję się bardzo upośledzony, ale 10 lat byłem banitą. Był list gończy. Tak, jakbym przyjechał. A prosiłem pana prokuratora, znam jego nazwisko, ale nie będę mu tu robił reklamy. Poprosiłem, żeby ja zapłacę, że tak powiem, całe koszty i żeby mnie przesłuchali w ambasadzie polskiej. No nie było żadnego, żeby nie chciano w ogóle rozmawiać. Dopiero po działaniach pani Łętowskiej, przyjaciół Tadeusza Olszańskiego, brata mojego Andrzeja w telewizji pokazał fotokopię tych listów, za które mnie rozliczano i przypinano, że okradłem i to do dzisiaj jeszcze. Tylko to już palcem grożę. W tej chwili, jeżeli ktokolwiek spróbuje te rzeczy nazywać czy publikować, będę gonił do ostatniego grosza, żeby tego człowieka naprawić. Z Jackiem Mochem w Kronice Sportowej będzie rozmawiał Andrzej Janisz, a my spotykamy się o 22.33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23 minut brakuje do 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Warszawie rozpoczął się kongres Polska Wielki Projekt. To 8. edycja debaty o strategicznych wyzwaniach rozwojowych, które stoją przed Polską w najbliższych dekadach. I o tym na antenie Polskiego Radia 24 mówił jeden z pomysłodawców kongresu, profesor Zdzisław Krasnodębski, a rozmawiał z nim Adrian Terenbach. Panie profesorze, rozmawiamy podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Nie odnosi pan przypadkiem wrażenia, że komuś jest nie na rękę Wielka Polska, czy też projekt Wielka Polska? No, ja myślę, że bardzo wiele osób jest. Ktoś powie, że się powtórzyłem. Zrobiłem to powtórzenie zupełnie celowo, wiem, co powiedziałem. No tak, my nie chcemy mówić Wielka Polska. Bo od razu będziemy od nacjonalistów i nie tylko wyzywać. Wielka Albania. Tak, to nie, dlatego jest to nazwa Wielki Projekt, to znaczy, że to jest wielkie zadanie przed nami, prawda? Że my nie chcemy, żeby to był mały, przyziemny kraj, w którym ludzie wykonują pracę usługową dla gospodarek innych krajów, który się wstydzi, prawda, wstydzi się siebie, swojej przeszłości. I ciągle takie postawy są, no bo to, ja muszę powiedzieć tak, bo pan zaczął od tego Sejmu, że jest okupowany, więc ja przedwczoraj mi kolega, który był w Parlamencie Europejskim, prowadził mnie po Izbie Gmin i mnie uderzyło to, oczywiście tam są wieki, prawda, czuje się te wieki, chociaż główny budynek, no ja tam się spalił, więc to jest XIX wiek tak naprawdę, ale tam jest taka
wielu ludzi jest taka duma, prawda, duma ze swojej instytucji. Otóż akurat ci dzisiaj porozmawiamy, na to się odbywa panel organizacji takich młodych, młodzieżowych. Oni, ci młodzi Polacy są dumni. Dumni z tego i chcą, czy to z polskich tradycji, z których tradycji wolnościowych. To panie profesorze, oni ewidentnie są nacjonalistami. No, to niektórzy chcą ich zrobić nacjonalistami, no ale... Kiedyś była taka powieść dla młodzieży, którą napisał taki pisarz Wiktor Woroszylski, i ty zostaniesz Indianinem. No teraz można powiedzieć... I ty zostaniesz nacjonalistą. A nawet faszystą. Ja nawet przez chwilę zostałem faszystą, panie redaktorze. Przez dwa dni ktoś kolportował uporczywą taką wiadomość. Jestem faszystą. Przeszukiwano cały internet, żeby znaleźć na to dowody empiryczne, ale się nie udało znaleźć. No więc ja myślę, że na polski nacjonalizm też się nie uda. Natomiast... A czy my powinniśmy w tym momencie przystąpić do redefinicji pewnych pojęć? Czyli ja wracam do pora maniaka do pytania, nie wiem, czy pan profesor celowo unika odpowiedzi na pytanie, co jest złego w byciu nacjonalistą? No, po pierwsze oczywiście pewne słowa nabrały negatywnego znaczenia. Kiedyś mówiono, że pojęcie nationalism po angielsku, przeciwieństwie do niemieckiego nacjonalizmus, brzmi negatywnie, prawda? Podczas gdy to było neutralne, tak jak nation state. My jednak mamy w Polsce dwa słowa i nacjonalizm jest jednak nacechowany trochę negatywnie. Narodowy już nie, prawda? Nacjonalizm narodowy, no nie, gdyby się Narodowy Instytut Sztuki, Narodowy Instytut Wolności. No tak, ale gdy mówimy narodowiec, to również te instynkty związane z nacjonalizmem przychodzą nam na myśl. Dlaczego? Tak, tak. No bo to jest oczywiście związane z pewną historią, związane z pewną ideologią. Natomiast myślę, że nikt nie powie, bo to jest jeszcze się przenosi na coś innego, na patriotyzm, prawda, na nacjonalizm w sensie patriotyzmu i przywiązania do swoich wartości, swojej tradycji. Uważam, że jest wielką wartością. Co więcej, panie redaktorze, to jest to, co ja kocham w Europie. To jest to, ja lubię jechać do Francji, spotykać Francuzów, którzy kochają Francję, są dumni z Francji. Lubię jechać do Anglii, widzieć właśnie ta różnorodność, prawda? To jest to. Na poziomie państwowym jest ta duma. Wyjątkowo byli zawsze Niemcy, ze złamanym jednak kręgosłupem, klęską i tak dalej. I w pewnym sensie, znaczy problem się Europy polega na tym, że to poczucie winy niemieckie, prawda, za II wojnę światową zostało zgeneralizowane i przeniesione na poziom europejski. I tak zapisaną historię europejską możemy dobrze widzieć w tym słynnym domu historii europejskiej przy Parlamencie Europejskim. To znaczy, że odnosimy, prawda, szukamy tych strasznych, ciemnych stron swojej historii narodowej. I bycie światłym Europejczykiem polega na tym, że, prawda, jak już powiemy wszystko, co złego i każdego... Czyli dokonamy samobiczowania, tak? Samobiczowania każdego, w każdym bohaterze. To wtedy przechodzimy do nacjonalistów. Potępimy nacjonalizm. Nazywając go nazizmem, faszyzmem, hitleryzmem. Bo z patriotyzmu zrodził się nacjonalizm, czy niechęć do innych, z nacjonalizmu faszyzm. To wszystko nie jest prawda historycznie. No jeszcze był stalinizm, ale o nim nie mówi. Jak to wszystko przekonamy, to będziemy żarliwymi Europejczykami, prawda, i przejdziemy do innej epoki światłości. Panie profesorze, to jako socjologa teraz pytam. Proszę bardzo. Polska Wielki Projekt, ten kongres był niejako trampoliną dla Prawa i Sprawiedliwości, do odbicia się i wyjścia z marazmu, przedyskutowania ze społeczeństwem, z naukowcami, z filozofami, nie tylko, i ustalenia swojego programu wyborczego. Tak. To się udało. Czy teraz również odwołujecie się poprzez ten kongres do społeczeństwa, chcecie wiedzieć, co społeczeństwo myśli? Czy bardziej zdajecie się jednak na te spotkania, które odbywają się właściwie w każdym miejscu kraju? No, myśmy na początku, to było też tak, że ten kongres miał takie swoje edycje lokalne. Teraz być może tego wrócimy, bo utworzyliśmy też fundację. Ale znaczy kongres był zawsze zorientowany, on miał być od początku też trochę taką instytucją elitarną, prawda? To znaczy on był jednak tworem pewnych środowisk, które się wydawały, nie wiem, czy pan pamięta, była jakaś taka teza, w ogóle pamiętam, że jedna z telewizji dzisiaj bardziej opozycyjnej, bardzo opozycyjnej,
jakieś bardzo rządowe, to takie były zawsze takie programy o tym, że zwolennicy PiS-u, tak zwane mohery, to są ludzie o bardzo ograniczonej inteligencji, kodzie poznawczym, nie rozumiejący świata zewnętrznego, prawda? No, ale partia dla inteligentów, właśnie tej partii już nie istnieje. Tak, żebyśmy, jeżeli wracamy do przeszłości. Nie, no więc... Bardzo chętnie, żebyście je wybieli. Pokazać, no... Zaczynaliśmy też, chcieliśmy poprzeć wtedy Lecha Kaczyńskiego, no, który był bardzo wybitnym intelektualistą. Ja uczestniczyłem w seminariach w Plucieniu i zawsze pamiętam, miałem taką myśl, że no, ci prezydenci, no, którzy uchodzili za pomiędzy pierwszy, no, ale poprzednik prezydenta Kaczyńskiego, chodzi za czeka takiego właśnie niezwykle inteligentnego i sprawnego też politycznie, no, żeby nie zrozumiał mi słowa, o czym my tam rozmawiamy. A prezydent Kaczyński jakoś z nami tam dyskutował na bardzo abstrakcyjne tematy, nie mające związku z bieżącą polityką. Myśmy chcieli wtedy, już się trwa 2008-2007, zresztą, no, w jakim sensie członkiem naszej rady programowej jest też Jarosław Kaczyński, prawda? Bo on często z nami rozmawia. No, chcieliśmy pokazać, że nie, no, że również w środowiskach uniwersyteckich, wśród twórców, być może jesteśmy mniejszością, ale są ludzie myślący podobnie jak my, chcący, mający inny stosunek do narodu, do chrześcijaństwa, do przeszłości, do polskiej kultury, do Europy. W związku z tym mający też inne nastawienie do Prawa i Sprawiedliwości, łączące swoje nadzieje polityczne też z tą partią. No, chcieliśmy pokazać, że to... I pokazujemy. Teraz, no, chcemy też... Bo to jest tak, w Niemczech jest takie bardzo użyteczne słowo, którego nie ma po polsku, mówi się Vordenker. Vordenker to jest myśliciel, ale Vordenker to jest ten, który, taki prekursor, taki, który rzuca ideę, prawda? Wolnomyśliciel. No właśnie, to było Freidenker, prawda? Ale to jest taki, że on tak wytycza drogę, tak rzuca, nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku pójdziemy. Otóż ja myślę, że potrzebne, to są potrzebne tego typu, że my chcemy tak, też taką rolę spełniać, to znaczy, żeby testować różne idee, a z drugiej strony to, o czym zaczęliśmy mówić, żeby to było miejsce też spotkań dla różnych ludzi, naszych przyjaciół, sojuszników. A może też i oponentów, którzy mogliby przyjść i merytorycznie, tak, zabrać głos w dyskusji. Naturalnie. Panie profesorze, kończąc, taki zbitek słów. Dialog trwa. Czego się dotyczy? Dialog trwa, no dialog trwa, nie wiem, kolejne spotkanie z Claude'em Junckerem. To głównie z Timmermansem, tak, panem Francem Timmermansem. Dialog trwa, posuwa się, czas biegnie naprzód. Niestety za rok będziemy musieli z kimś innym prowadzić ten dialog i to jest ta różnica. Zaraz on będzie jeszcze rok trwał? Być może, tylko że Franz Timmermans jest przemijający jako przewodniczący, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a Polska, no nie wiem, czy jest wieczna, ale jest bardzo, bardzo wieloma. A Jean-Claude Juncker zakłada, że ten dialog powinien się zakończyć najpóźniej na przełomie czerwca i lipca. Miejmy nadzieję, czyli rozumiem, że jest to doprecyzowanie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że się zakończy. Profesor, to trochę zależy od Jean-Claude'a Junckera. Profesor Zdzisław Krasnodębski, bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu, do usłyszenia. Rozmawiał Adrian Kwarenbach, a u nas już za chwilę komentarz do ustaleń unijnego szczytu w Sofii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Unia Europejska podtrzymuje otwarte drzwi dla 6 krajów Bałkanów Zachodnich, zapowiada ochronę interesu unijnych firm w Iranie i to tylko dwie z kilku konkluzji szczytu w stolicy Bułgarii, ale nie tylko o tym była mowa w Sofii, nie zabrakło też dyskusji o migracji, o nowym budżecie i o praworządności, to w kontekście prowadzonego sporu z Komisją Europejską między Warszawą, a we wszystkich tych tematach głos zabierał reprezentujący Polskę premier Mateusz Morawiecki. W naszym studiu czas na komentarz i goście dr Karol Zajączkowski. Dobry wieczór. Wieczór. Politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski. Jak pan ocenia siłę głosu i argumentów Polski i premiera Morawieckiego na unijnym szczycie? No, ja sądzę, że ta siła w zależności, jakie kwestie były poruszane, natomiast w tej kwestii najważniejszej z punktu widzenia dzisiaj Polski, a więc artykułu 7, to jest wola polityczna i po jednej, i po drugiej stronie, czyli po stronie Komisji Europejskiej i oczywiście po stronie polskiej
czego wyrazem były z wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, do tego, by ta sytuacja, ten spór zakończyć do wakacji. A dlaczego pana zdaniem te negocjacje przeciągają się? Mówiło się o początku maja. Znaczy ja sceptyczny zawsze byłem do tego terminu majowego z wielu powodów, ponieważ trzeba powiedzieć szczerze, że te ostatnie tygodnie, dni kwietnia, cały w zasadzie miesiąc, kwiecień, to była jednak skupienie się na wieloletnich ramach budżetowych. To nawet ta interwencja, jak się mówi nieoficjalnie, premiera polskiego rządu u pana przewodniczącego Junckera tuż przed 2 maja, więc kiedy Komisja Europejska przedstawiła wstępne zarysy tego wieloletniego budżetu, ta interwencja telefoniczna dotyczyła właśnie kwestii budżetowych. No tak jest czasami, że wybieramy to, co jest najważniejsze, więc to, co było najważniejsze dla Polski z punktu widzenia i racji stanu i tej perspektywy 7-letniej, to była kwestia budżetu. I ja sądzę, że ta tematyka praworządności, ona nieco zeszła na dalszy plan. I byłem sceptyczny, bo po pierwsze właśnie ta kwestia budżetu, po drugie jednak to jest też swego rodzaju teatr polityczny. Obie strony muszą wyjść z twarzą. To nie ulega wątpliwości. Polski rząd to musi przedstawić, musi przygotować, zwłaszcza wyborców PiS-u, do tego, że jednak te ustępstwa są. Natomiast Komisja Europejska też musi pokazać, że konsekwentnie jednak, niektórzy mówią, uda jej się coś wyrwać z tych ustaleń ze stroną Polski. Powiem tak, nie wiem, czy ten termin czerwcowy jest możliwy, natomiast ja sądzę, że to będzie gdzieś lipiec, sierpień, ten taki przełom, chociaż w sierpniu już są, jak wszyscy wiedzą, wakacje i nie ma w zasadzie nikogo. A w lipcu rozwiązuje się sprawa związana z kilkoma sędziami Sądu Najwyższego i przejściem ich stan Timmermans. Wróćmy do budżetu, panie doktorze, dlatego że to jest też interesująca kwestia. Jasno i wyraźnie premier mówi o tym, że właściwie nie ma możliwości takiej, żeby Polska i nie tylko Polska, ale również kraje Grupy Wyszehradzkiej zgodziły się na cięcia w ramach polityki spójności i polityki rolnej. Czy pana zdaniem jest jednak duże ryzyko na to, że będziemy musieli się ugiąć pod naporem innych państw? Znaczy, powiem tak, te cięcia będą, to trzeba z tym... Chodzi o skalę. Tak, te cięcia będą, natomiast tutaj walka będzie po pierwsze o tą skalę, to jak pan redaktor zauważył, bo oczywiście propozycja Komisji Europejskiej to jest tam odpowiednio 5-7%, mówię i o funduszach spójności i o wspólnej polityce rolnej, natomiast to jest tylko i wyłącznie propozycja Komisji Europejskiej. I trzeba pamiętać, że to, co zawsze przedstawia Komisja Europejska, w jakimś stopniu jest modyfikowane. In plus, in minus. No więc tutaj poszczególne państwa. Tak, przez poszczególne państwa. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, i na tym bym się bardziej skupił. Już widzi się tendencję, że pewne państwa chcą powiązać i chcą jakby już od razu zaszufladkować poza tymi kopertami narodowymi. Są te koperty takie, jest ta koperta ogólnoeuropejska i chcą powiązać, na przykład zaznaczyć, że na przykład tyle procent ma iść z funduszy spójności NATO, tyle NATO, tyle NATO. Więc NATO też bym na te takie niuanse techniczne bym zwracał uwagę. Liczby są istotne, ale te kwestie czasami techniczne i mogą czasami zaważyć na tym, w jaki sposób później będziemy musieli te pieniądze wydatkować. Dużo czasu poświęcono relacjom pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym nawet premier Mateusz Morawiecki. No ja mam pytanie o to, czy my nie znajdziemy się w kłopotliwej sytuacji. Według też naszej korespondentki z Brukseli, Unia Europejska może już niedługo sięgnąć po pewien mechanizm i wykorzystać regulacje, na mocy których będzie mogło domagać się od USA odszkodowań za straty poniesione przez europejskie firmy. Takie straty mogą być w wypadku zerwania umowy nuklearnej z Iranem i nałożenia sankcji przez Stany Zjednoczone na europejskie firmy. Czy do tego rzeczywiście pana zdaniem może dojść i co wtedy z USA? No tutaj to jest szerszy kontekst. Z Iranem to jest w szerszy kontekst bliskowschodni, to po pierwsze, a więc to trzeba patrzeć w
kontekście tego, co się dzieje dzisiaj w Strefie Gazy, tego, co się dzieje w stosunkach USA-Izrael, kwestia Jerozolimy. No i oczywiście, jeżeli mówimy o tym, o czym pan redaktor wspomniał, a więc o tym, o zapowiedziach Unii Europejskiej odnośnie tych odszkodowań, tego mechanizmu, który może zostać uruchomiony przez Unię Europejską, no to jest szersza dyskusja w kontekście tej tak zwanej wojny handlowej. Ja bym jeszcze nie podkreślał tego słowa wojna, natomiast jest to spór handlowy i to niestety, teraz jest pytanie, czy obie strony na razie prężą muskuły i chcą pokazać, jakie mają potencjał i jaką mają siłę i później stopniowo schodzić, czy to jednak pójdzie w stronę eskalacji? A czy Polska będzie w lipcowym położeniu, jeśli ten konflikt będzie eskalowany? Ja powiem tak, no jeżeli chodzi o Polskę, no to to jest sytuacja, którą już znamy z historii, chociażby z 2003 roku, gdzie Polska stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych, a większość państw Europy Zachodniej wtedy była przeciwko interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Iraku. Ja sądzę, że tutaj będzie taka sytuacja, że Polska nie powinna opowiadać się bardzo wyraźnie po którejś ze stron. No i będzie musiała balansować. No, sądzę, że tutaj będzie jednak bliżej Polsce w kwestii Iranu, czy w kwestii na przykład Jerozolimy do stanowiska Unii Europejskiej. Polska opowiada się także za dość szybkim wejściem przejściu państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Jak mówił premier, jeżeli Unia nie będzie obecna na Bałkanach Zachodnich, to będą tam realizować swoje interesy inne państwa, jak Rosja czy Chiny. Na szczycie byli przywódcy tych państw, ale deklaracji większych tak naprawdę dotyczących dat nie było. Czy to będzie bardzo długi proces, pana zdaniem, akcesyjny? Powiem tak, nie jest zaskoczeniem, że dat nie było, nie jest zaskoczeniem, że nie ma takich jednoznacznych decyzji politycznych, natomiast to, co cieszy, to jest to, że po 12-13 latach Unia Europejska znowu zaczyna interesować się Bałkanami. I nawet powiem z takiej perspektywy naukowej, badawczej, czasami odwiedzamy kolegów z tej części świata i widać, że jest coraz większe zainteresowanie projektami akademickimi, wymianą akademicką, a więc to, o czym świadczy, że Unia Europejska przede wszystkim po 2015 roku, po interwencji Rosji na Ukrainie, po aktywności Rosji w tej części świata, w Europie Południowo-Wschodniej, stwierdziła jednak, że dobrze byłoby wrócić. Ja nie wierzę w szybką akcesję, wracając do pana pytania. Jest wiele przeciwności, natomiast to, co dzisiaj Unia Europejska oferuje, to przede wszystkim współpracę gospodarczą. Kwestie polityczne są na drugim planie, bo to też jest temat niewygodny dla tamtejszych przywódców. Natomiast sądzę, że biznes, gospodarka i to, co łączy ludzi, czyli wymiana akademicka, wymiana młodzieży, a później zobaczymy. Jeżeli miałyby jakiekolwiek państwa wejść, jedno, dwa, to jest góra, to jest rok 2025-2030. To jest taka perspektywa czasowa, więc trochę to jeszcze potrwa. Najwcześniej 2025 rok. Bym powiedział 2025-2030, a więc no jeszcze musimy około 10 lat co najmniej poczekać. Dziękuję bardzo za pana komentarz. Dr Kamil Zajączkowski, politolog, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem, a komentowaliśmy zakończony dzisiaj unijny szczyt z państwami Bałkanów Zachodnich w Bułgarii, w Sofii. I to tyle w magazynie Północ Południe. Piotr Wąż, dziękuję i do usłyszenia. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Jakiego doktora wytrzasnął, co broni tej całej Europy żydowskiej, widzisz? Dobrze powiedział ktoś w internecie, że Żydzi z Żydami walczą o Tel Awiw w Polsce. Dobrze ktoś powiedział w internecie. I Warszawski Uniwersytet, i EW, wszystko tu jest. Wszystko jest, zobacz. No i Ewa.